Siema widzowie w Cebulsonowie, dzisiaj będzie budowane. Stefan, gdzie ty tam jesteś? Wariat! Wiesz co? Siema, co? Zapraszam na mój kanał. O, Stefan zaprasza, wbijamy 10k Stefanowi na jego kanale, także link jest w pierwszym linku w opisie. A my dzisiaj zrobimy największy piekarnik świata. Największy, najlepszy piekarnik i to nieskończony piekarnik. Będziemy mogli piec w nim mięso i on nigdy nie zgaśnie. To będzie taki super, wydajny, najlepszy piekarnik na świecie, prawda? Prawda, i to bez węgla. Bez węgla. Ale najpierw, Stefan, gdzie masz różową wełnę? Różową wełnę mam w skrzynce w magazynie. Dobra, to potrzebujemy różowej wełny. Różowej węgli. Różowych węgli. No nie, no ja dalej mam ten basen. W ogóle już mamy takie seciki sobie książeczkami wszystkim. No normalnie to jest easy. To jest easy peasy. Patrzcie, mam naprawę wszędzie, na kilofie naprawę. Na tym nie mam, ale tego niedawno naprawiłem, a muszę go odłożyć, bo go nie potrzebuję tego jedwabnego dotyku na razie, bo jest bez sensu, więc normalnie ja nie chcę zginąć, nie? Ja nie mogę zginąć, bo mi będzie, ja się zapłaczę, jak to stracę. Ale jednak teraz mamy łatwiej, co nie, przez te książki. No nie, no z tymi książeczkami teraz, to jest baja. A jeszcze czytaliśmy wasze komentarze, wiemy, że musimy potem zarazić zombiakami naszych villagerów i ich wyleczyć tak kilka razy i będziemy mogli kiedyś w przyszłości za jeden papier sprzedawać jeden emerald, w sensie zarabiać jeden emerald za jeden papier i będzie easy, będziemy... A gdzie ty idziesz? No do villagerów, różową wełnę. No ale ty nie wziąłeś różową wełnę? Nie, ty miałeś wziąć. Dobra. No i widzicie widzowie, tak to jest z tym Stefanem. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie z dzwonkiem kanał, zobaczcie jak ja się muszę z nim użerać. Tu zrobił piękny napis 69, to zaraz go pewnie omówi. I tu jest plac budowy, tu zrobimy taki wielki mega piekarnik, że będziemy mogli tak piec wołowinę, że to normalnie będzie piękne, zobaczycie. Siema. O, siema. O, brodawy jeszcze pozbieramy. O, pokaż 69 twoje. A no jest tutaj 69, no to no, co mogę powiedzieć, widz chciał, no to wybudowałem, co nie? No na szorcie jest z budowania filmik, także wbijajcie do Stefana, a ty rób tutaj watera. Dobra. Dobra, pyk. O, ale pięknie się zbierają, coś cudownego. Ale to i tak easy się zbiera. Ale szybciej, co nie? No jest szybciej. No i znowu deszcz, nie? Ja standardowo na odcinku deszcz. Cudownie. Na razie opuszczamy plac budowy, idziemy wam szybko jeszcze pokazać naszych villagerów pięknych, co tam się stało. Stefan, daj podziel się wełną. Proszę bardzo. O, dziękuję. O, ile staków pięknie. O, i to już słyszymy. Tu już zamknęliśmy klapy. Dobra, tutaj to wiecie, mamy wszystko, te nasze te moce. Szczęście trójka nam dopisało, mamy tutaj szczęście. I teraz tak, tym dziadom sprzedajemy brodawy. Znaczy jeszcze nie wszystkim niestety. Gdzie jest on brodaw? Ten dawaj brodawy. Ej, co? Masz stół alchemiczny? Nie mam stołu, a jeden dorósł? Dwóch. O! To ja idę zrobić, dobra? Dobra, to idź zrób, a ja tutaj tak pokazuję, dobra, tu mamy tych kapłanów, a potem jak chcemy zarabiać papier, to tutaj mamy od papieru. Widzicie ziomków od papieru? Patrzcie ilu ich. Pa. O, już koniec, nie mam więcej papieru. Ale tutaj ziomki od papieru będą w piwnicy, a ziomki od alchemii będą tu. I teraz mogę im zrobić różową podłogę. Tam do wyjścia też będzie różowo. Oj, proszę mi tu nie zalewać. My niedługo będziemy tak bogaci, że normalnie z emeraldów będziemy budować. Zobaczycie. Się jaram normalnie. Fajne uczucie być tak bogatym w Minecrafcie, ale też musi być tu ładnie, prawda, widzowie? Jak będzie brzydko, no to kto będzie chciał tu mieszkać? O, nikt. Dobra. Masz statyw? Tak, mam, tylko trzeba coś od nich kupić teraz, co nie? Tak, ale to zależy, bo tak, żeby mieli papier. O, mam szczęście tutaj i czekaj. A nie, statyw brodawy, a to ta. No tak, żeby brodawy sprzedawali, no to znaczy skupowali, no to musimy ich zrobić na mistrzów, nie? Ej, a masz jakieś emeraldy albo zgniłe mięso? Mam tyle zgniłego mięsa i 8. Ale to na razie ich nie trzeba robić. To tam na spokojnie sobie potem zrobimy. No dobra. No tu już tak ładnie zamieniłeś? No chłopie, to praca w re. A ściany? Ściany na razie nie wiem, na razie bym zostawił, bo nie wiem jakie. Ewentualnie im podłogę jeszcze trzeba, no właśnie. O, niech on ma jeszcze podłogę dużową, nie? No, a może widzowie niech napiszą jakieś ściany, co? O, widzowie właśnie. Dajcie znać w komentarzu, jakiego koloru zrobić tu ściany. A sufit? A sufit nie wiem, czy możemy zniszczyć, bo zobacz, tu mamy drewno na przykład. Ale to w sumie jedno drewno by... A tu jest ziemia, nie? Tam jest farma ich. Kurde. No, trochę nieprzemyślane to. Mogliśmy to niżej zrobić o jedną kratkę. Albo w drugą stronę to jakoś dać. No trudno. Tu nie ma być ładnie, tu ma być hajs. Dokładnie tak. Dobra, zostawiam tą podłogę, jest dobrze. Ewentualnie no tą ścianę rzeczywiście można... Nie można. Potem widzowie powiedzą jaką. Jest okej. Okay. Idziemy na budowę. Najpierw chyba idziemy się przespać, bo to jest tragedia. Ciągle zawsze deszcz mamy, jak zaczynamy odcinek. Eluwina. Eluwina.
Kolejny dzień się zaczyna. Teraz mamy na spokojnie. Bierzemy sobie szkło, które jest przygotowane. Także wszystko jest git na budowę. Czyli to jest nasza skrzynka od budowy. No tu jest zawsze, jak potrzebujemy coś, to tu zawsze będzie. Ja sobie wezmę dwa staki. Jeżeli tak chyba wystarczy. Tamtą wełnę mogłem odłożyć, ale trudno. Budujemy z takiego zwykłego szkła? A nie, 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 właśnie. No właśnie. Gdzie jest mączkę? Gdzie jest mączka? Do villagerów trzeba iść. A ja tutaj kilka mam, może wystarczy. Ja mam 6. Mam 6 białych barwników. Zobaczmy ile... Nie, to nie wystarczy. Biorę białe szkło, mam 48 białego szkła. Nie wiem, czy to wystarczy, sprawdzimy. Już wam pokażemy, teraz tak. Tutaj jedna kratka odstępu, więc będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chyba git. Tu będzie szło, tu będzie git i tu będzie git. I tak będzie powoli się rozpoczynał nasz piekarnik. O, będzie ładnie, mam nadzieję, że będzie ładnie. No i niestety szkło mi się już skończyło, ale mamy... Pewien zarys, więc jest okej. Teraz idę po łopatkę. O, siema. Siema, co tam? Zrobiłem właśnie białe szkło. O. Byłem u villagerów po mączkę. Dobra, ja też, tam nie starczyło mi niestety, ale tam już niedużo zostało. Wezmę sobie drewna, bo dużo drewna potrzeba. Węgiel mamy, deski biorę, nie wiem ile tego wszystkiego potrzeba, zobaczymy. Patyki chyba jeszcze, co nie? Patyki wszystko wziąłem, znaczy no, wziąłem deski na patyki, nie? Dobra, to chodźmy. Poczekaj, muszę porządek zrobić. Dobra, jako tako jest git. Zrobię sobie jakiś mini enchant na łopatę, chociaż już dawno bym to pewnie wybudował. Ale nie, ja muszę sobie jeszcze zrobić enchant przecież, no bo jakby inaczej. Zobaczmy, co mi się trafi. Wydajność 2. No i pięknie. Zawsze coś, jest git. O, tu już Stefan bardzo ładnie buduje, więc teraz tutaj będzie trzeba zrobić na pewno dziury. Tak, dużo dziur. Jeszcze nie powiem na co dokładnie. Ty, a w sumie... No? Jeszcze tutaj tą trawę jakoś by zamienić na coś? Pod spodem? Tylko na co? No właśnie, nie wiem. No wełny mamy dużo. No w sumie po co ja się pytam? Czarna? Czy jaka? Nie wiem, jakaś by trzeba było zrobić wełnę. No to chodź. No to idę. No to dawaj. No to może dawaj. Biała? Biała? No, no nie. A będzie to ładnie wyglądać. No w sumie tak, jak biały piec, białe szkło, to biała wełna. No dobra. Tylko czy mamy dużo białej? Powinniśmy mieć. Zaraz zobaczymy. No mamy. Nie, no no, co ty pytasz w ogóle? Pytasz dzika, nie? Jest czy git. Tego? Czy tamte, czy się odhoduje w lesie? 6-9. 6-9, rozumiesz? 6-9 normalnie tu mamy. No, no ja nie wierzę, co ten Stefan zrobił. No są orki. No to teraz tak. Tutaj wszędzie pod każdym szkłem będzie biała wełna. Więc będzie to chyba dosyć ładnie wyglądało. Nie no, wełny to ja jestem fanem, nie? Gdzie tylko to się prawda. Da, to ja lubię wełnę dać. No, zołek, pięknie. O, jeszcze ty, o jeszcze tam zepsułeś. O, no do, no elegancko. No. Teraz kolejna dziura tu. O, jedno pięterko po prostu niżej. Tu już wystarczy. Mam nadzieję, że dobrze to robię. Moje obliczenia chyba mnie nie zawodzą. Tak, tak. No, będzie git. I tu o jedno niżej jakoś. I tu już trzeba zrobić wyjście. O, tak, bo tu będzie przejście magiczne. Zobaczycie o, potem. O, tu połączymy wszystkie... Dobra, wiem. Co? Nie mów! To jest tajemnica, jak to będzie zrobione. Na razie... No tak, tak, tak. Tu będzie git, tu będzie przejście. I teraz tak, crafter. Dobra, crafter sobie tu zbuduję na szybko, co będę się cackał. Jest crafter. A wziąłeś żelazo? Nie wziąłem. No to nieźle. Teraz naleję, nie? No, dobra, to idę. Powiem. Dobra. Bardzo dużo weź. Ja za ten czas mogę zrobić przynajmniej skrzyneczkę. Wystarczą tylko tak naprawdę dwie, więc okej. Okay. Tylko tu sobie zrobię jeszcze jedno przejście na razie. Skrzynka będzie tu. No i tu kolejne przejście. Nie wiem. Czy ja dobrze robię? Dobra, wziąłem całe żelazo, jakie mieliśmy. Dobra. To masz. Dziękuję. Już robię leje. Jakbym ty... Nie, no ile? No całe. Nie, no wziąłem. To jest chyba przesada. Szczerze, nie wiem ile będzie potrzeba. Mogę obliczyć. Zapomniałem, że skrzynki potrzebne do leja. Bardzo dużo skrzynek. No to ja... Nie, to na... Nie, to materiałów nie starczy nam. Wiesz co, chyba 38 lei. 38 lei? No. No dobra. Tak mi się wydaje. Na razie mam 13. Czyli dorosta. Tu musi być pierwszy lej, który jest sobie... Schowany musi być, nie? Tak. Czy tu będzie dobrze schowany? Tak. Nie, czekaj, musimy to przemyśleć, jak to dobrze schować, żeby tu wystawa... Ajajaj. No tutaj chyba, nie? Nie, no chyba nie będzie go widać. No chyba nie. Nie no, trochę będzie. Tak? Tak, a skrzyneczka się niestety nie otworzy, jeżeli zrobimy tak. Ajajaj. Poczekaj, coś sprawdzę, zaraz przyjdę. Ty, a jak się zrobi tak? Poczekaj. Właśnie tak o zrobię. O, widzisz? Ale jajca. Dobra. No. Będzie git. To uważaj, jeszcze jeden test. Ja tutaj wrzucam cyk. Zobacz, czy jest w skrzyni... Nie, niż, nie. Czemu? Czekaj. A, otwórz. Skrzynię możesz otworzyć? No, no, no. Jest szkło.
Jest szkło, idzie, wpada? Tak, wpada, wpada. Dobrze, to jest git. O to chodzi. No to teraz cyk i cyk i cyk i cyk, cyk. No i przez cały ten tunel dookoła trzeba to teraz robić. Więc łączę kolejne. O, i nie mam. Już nie masz? Nie mam. A masz żelazo? Żelaza mam dużo, skrzynek nie mam. Dobra, zrobię skrzynek dużo. W razie mam 15 skrzynek. Jest tylko 15 lej. Ja cię kręcę. Kolejne 23 leje. Nie leje przecież. To jak nie leje? Dobra, nie zajarzyłem. Ale z ciebie prankster. No, widzisz, się gra się ma. Cyk, cyk, cyk i cyk. Dobra, idź przetestować. Dobra, poczekaj, bo nie wiem jak tu wyjść. Otwórz skrzynkę, Stefan. Dobra, mam, no. Wpada szkło. Poczekaj, bo to chyba przez wszystkie leje musi przejść. Ta? No. Albo jest gdzieś przypał. O, wpada, 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 wpada. Wpada? Tak, mamy. Dobra, to. To jest dobrze. Czyli jest git, widzowie. Czyli jeszcze kilka lej na pewno będzie potrzebnych. Ale tu łączę, łączę i zostało raz, dwa, trzy, cztery, chyba sześć. Czekaj, ja to zmienię. Nie! Czemu? Od nowa teraz wszystko będzie trzeba. Bo? Jaki ty jesteś łoś? Czemu? Nie Czemu? Wierzę. No bo nie połączysz teraz to. Nie, dobra. Jak to nie? No nie widzisz? Ten jest połączony do tego. Prawy do lewej. Ale wszystko zepsułeś. Działa. Pokaż. Idź, idź, idź wrzuć. Na Aha. koniec coś. A jak ty ja mam tu przejść? Nie wiem, wykop se. No tu masz jakoś. O, tu sobie wskocz. No, 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 dobra. Czekaj, teraz źle. Teraz ja nie przejdę. Dobra, no wrzuciłem. Poczekaj. Co wrzuciłeś? Dirta, zobacz. Zobacz to. No i na razie nie ma dirta. No zaraz będzie, pa. O jest, dobra, masz szczęście. Ja, nie strasz mnie. Już się wystraszyłem, że to wszystko będzie trzeba od początku. To ile mówiłem? 6 lej? 4? Dobra, zrobię 7. Nie no, więcej niż 7. Nie no, nie zostało. Ile tam zostało? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No 7 chyba wystarczy jedno. Tak? Dobra, uwaga, odejdź. Lej, lej, lej. Lej. I tu jeszcze dwa, nie? No i git. Teraz możesz stąd wyjść. Właśnie ja też. Czekaj. Halo, proszę mnie wypuścić. A, tutaj możesz. Czekaj, bo jestem pod chodnikiem. Tu jest dziura, chodź. Dobra, jest git. No i gitara. No i git, chyba działa. Czyli teraz te. Poczekaj. Tak, tak, spokojnie. Muszę zobaczyć, czy nic nie pominąłem. Wszystko jest dookoła, jest git. Jest git, o to chodziło. Ty już tam nic nie psuj. Nic naprawdę, nie psuję. Bo ty jesteś agent. No dobra, zobaczmy, ile w ogóle teraz będę mógł zrobić tych tamtych. Ty, dobra, muszę coś przetestować. Co musisz przetestować? To teraz będzie działać, czy nie? Co, znowu zepsułeś? No, ale poczekaj. Nie wierzę. Patyki potrzebuję. Wezmę sobie tyle. No i ile ognisk? Mam 21. A ile potrzeba? 40 chyba. Oj. Dobra, trzeba to przeliczyć. Czemu tu jest tak? No 38. Co jest jak? No bo musi być niżej. O. No dobra. Nie tak. Nie może. Chociaż. No dobra. Może. Testowałem. Dobra. I teraz jeszcze potrzebuję 17 ognisk chyba. Czyli potrzebujemy pnia. Masz siekierkę? Mamy w skrzynce chyba. To idziemy po drzewo. Widzicie, widzowie, jak to się buduje ciężko, to nie jest takie proste. Jeden głupi piec, a ile rzeczy. Jest siekierka, co? Pa, jest normalnie diamentowa w narzędziach, co ty gadasz? Aha, ale nie, bo mi chodziło, że nie ma drzewa, czy pniów. No pniów wiem, że nie ma, to trzeba iść zrobić. Dobra, sorry. To jeszcze może siekierkę sobie pozaklinam. No nie, no i przez ten basen. Już mam dość tego basenu, Stefana. Ja sobie zakopię i nie będę miał. Zobaczmy, co tu na siekierkę. A, super, nie, aha, nie. Wydajność 3, jej! I niezniszczalność, pięknie, dobra. To tak dla jaj i tak na chwilę, więc gdzie idziemy po drzewo? Tam. Idziemy na przygodę. Pora na przygodę. Ja bym villagerom zabrał, ale nie będę taki. Więc na razie stąd. Chociaż tych pni tak naprawdę bardzo dużo trzeba. Czekaj, 3 razy 20, 60 pni. O kurde. No, a widzisz? To mało w sumie. No mało, ale trzeba jednak po to pójść. No jest, tu jest lasek, pięknie. Ile masz? Już ci mówię. 31. O, ja też, ten to masz. No to gites. Za tobą, tu. Idę. O, dzięki, to wracamy. Mam nadzieję, że wystarczy, bo tam jeszcze patyki, ale... Uwaga, uwaga, widzowie, chwila prawdy. 20. Węgiel. I powinno być 41 ognisk mamy. Jest git. Teraz cyk. Uwaga, zjem sobie. I stawiamy po kolei ognicha. O nie, to parzy. Co, no, a co ty myślałeś, że możesz na ognisku stanąć? Ale ty jesteś udany. Oj, ty jedno trzeba zepsuć. O, Stefan mądry na ognisku chciał stanąć, nie? Hmm. Ja mam nadzieję, że ta wełna się nie podpali. Bez kitu. Dobra, zobaczymy. Na razie jest git, także mamy piekarnik. Dymu tu jest. No, ile dymu. Mamy piekarnik, zobaczmy widoczek. Teraz pokażemy wam działanie, widzowie. Ale mi się podoba, jest fajny, biały, ładny piekarniczek. Może sobie wejść. Tutaj oczywiście jest skrzyneczka, prawda? Zaraz zobaczycie wszystko, o co tu chodzi. Idziemy teraz do naszych krówek, kochani.
zwanych, bo krówki tylko czekają, aby do nich przyjść. Siemka krzykacz, krzyknij sobie. O, dziękuję. Cześć moje krówki małe, kochane. Siema, co tam u was słychać? Mam nadzieję, że wszystko w porządku, bo właśnie jesteście siepane. Ciach, ciach, ciach. Dawać mnie, ej, mam pełne. A nie, mam 8, dobra. Tutaj dużo leży, zbieraj, zbieraj. Leży? Tak. O, jest, 22, dobra, dawaj więcej. Dobra, starczy. Wystarczy, żeby pokazać, to jest git. Sorry krówki, idziemy od was już, już żadnej nie zabijemy, jest okej. Na razie damy im spokój i teraz możemy podbiec do naszego super ognicha. Patrzcie jak tam się dymi, co tu się dzieje, nie? 6-9 dymi, wszystko jest git. Jest to super, to jeszcze w nocy da oświetlenie, więc fajnie było poczekać na wieczór, jeszcze zobaczyć jak to będzie wyglądać. Ale teraz uwaga, mamy tu 36 surowej wołowiny, prawda? Proszę bardzo, raz, dwa, oj, dałem niechcący ten, pochodnie, no. Raz, dwa, trzy, cztery. I proszę bardzo, teraz cyk. No nie, głupie pochodnie, muszę zdjąć je z łapy. O, proszę bardzo, Stefan też kładzie. Można położyć gdzie się chce. Można sobie kłaść tutaj, cyk. O, połóż to na końcu. No już za późno. No dobra, no ale dobra, no i tak będzie działać. Niestety testowałem sobie wcześniej na serwerze z Creative'em. Nie da się podajników na przykład jakich, żeby wrzucić na przykład do skrzyneczki albo do podajnika surowe mięso. I nie da się, żeby te podajniki tutaj, nie wiem, albo ja nie umiem, albo się nie da, żeby, bo trzeba niestety kliknąć te mięso, nie? I proszę bardzo, zobaczcie jak wpada mięso. Wołowinka się piecze, wszystko ładnie wpada. Jest 30, już chyba 30 było, nie? No, o, kolejne, 10. No. Proszę bardzo, 30-40. Wszystko ładnie rośnie, wszystko działa. Mamy piękny piecyk, żeby sobie wziąć połowę, połowa dla Stefana. Proszę bardzo, zobaczcie jaki piękny piec, no to jest coś cudownego. No pięknie to wygląda, ale patrz, tutaj nie działa, nie? Bo tutaj nie ma tego leja. Ajajaj, no dlatego ta ziemia tam przeszkadza. Ta? Tak mi się wydaje. No nadal nie działa. Nieważne, to na ten pierwszy nie będziemy dawać. To trzeba poniszczyć, minimalne jeszcze poprawki, cyk, cyk. O. No i zobacz jaka baja, nie? Co tu się dzieje teraz? No, o ja cię kręcę, o ja. No zobaczcie, teraz jest pięknie, tu wchodzicie po mięsko, bo tu wrzuciliście wcześniej mięsko. Czyli tu jest 20 razy 4, to macie naraz cały stak. Znowu to samo. Stefan by się spalił w piecu. Czyli macie naraz 80 wieprzowiny, można sobie tutaj upichcić. Wiem, że można to zrobić w zwykłym piecu, ale tu mamy przynajmniej ładny, piękny piec. Biały, bardzo fajnie wyglądający. I na dodatek on się nie kończy, bo nie trzeba tutaj dorzucać żadnego węgla. Więc ja jestem zadowolony, to my się z wami żegnamy, dziękujemy i widzimy się w kolejnym odcinku, cześć! Pa, pa!